Dzień dobry. Rzeczywistością Słowa Bożego, rzeczywistością wiary, przynajmniej mi nie jest łatwo żyć na co dzień. Potrzebuję co jakiś czas symboli, przedmiotów, przestrzeni, która przypomina mi o rzeczywistości wiary, o duchowej rzeczywistości. Na moją ordynację jako duchownego otrzymałem od jednej znajomej osoby taki krzyż. Na tym krzyżu są słowa: zaufaj, zaufaj. I cytat z Przypowieści 3 rozdziału 5 do 6 wersetu. Zachęcające do tego, żeby szukać Boga, szukać Jego woli. Nie poddawać się w życiu, nie iść za tym, co pozorne, ale zaufać. A zaufanie nie jest łatwe. I o zaufaniu mówią też dzisiejsze słowa, chociaż nie wprost, które mamy w książeczce z Biblią na co dzień. To słowa Psalmu 146. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. I słowa z Księgi Objawienia. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. I mam jeszcze pięknie pasujące słowa Gustawa Heinemana. Tak odpowiedzmy światu, gdy chce nas przestraszyć. Twoi panowie odchodzą, ale nasz Pan przychodzi. I te słowa mogą wydawać się w niektórych sytuacjach życia dosyć słabe, bo ludzi, książąt z psalmu, czyli tych, którzy mają moc, siłę, władzę, potęgę, realny wpływ, jak się wydaje, na bieg życia, tych mamy pod ręką, tych mamy blisko, oni wydają się tak wszechmocni. Jak w takich sytuacjach mieć perspektywę wiary, przyjmować perspektywę wiary? Wydaje mi się, że tym, co jest najbardziej pomocne, to właśnie przedmioty, symbole, które przypominają nam o Bożych obietnicach, przypominają nam o Bożym Słowie, o tym, co między innymi w Księdze Objawienia znajdujemy. W Księdze Objawienia, gdzie jest roztoczony obraz niebiańskiej liturgii, nabożeństwa w niebie, w którym chrześcijanie na ziemi już uczestniczą przez modlitwę, przez składanie świadectwa, przez trzymanie się wiernie Słowa Bożego. To jest niesamowity obraz. I takie różne przedmioty, jak na przykład ten krzyż, który otrzymałem, który stoi u mnie w szczególnie ważnym miejscu, mogą być swego rodzaju takimi bramami, które przypominają na co dzień o tym, że Boża rzeczywistość i zaufanie Bogu może nieść o wiele dalej, niż odważamy się marzyć, nawet w najśmielszych wyobrażeniach. W czasach, kiedy psalmy były pisane, w czasach, kiedy powstawała Księga Objawienia, istniały ludzkie imperia, potęgi, które wydawały się niezwyciężone, przy których wydawało się, że Słowo Boże, że perspektywa na życie związana z Jezusem Chrystusem jest słaba, krucha, że to jest moda pokolenia, które za chwilę przeminie. W czasach psalmów były imperia, które wydawało się, że zmiażdżą Izrael i nigdy już się nie podniesie. Tymczasem widzimy, że w 2022 roku dalej sięgamy po te słowa, które mówią: to jest perspektywa na życie, to jest perspektywa na świat, która niesie znacznie dalej, niż się nam wydaje. I żeby tej perspektywy się trzymać, przydaje się mieć różne takie swoje przedmioty, które o Słowie przypominają, które są blisko i są taką przestrzenią, która nam pokazuje, daje wgląd do tego, co nas czeka, jaką perspektywą żyjemy, że to, co się stanie, kiedy powróci ten, na którego czekamy, kiedy spełnią się obietnice, że to będzie ogromnym zaskoczeniem, bo nawet w najśmielszych wyobrażeniach nie potrafimy sobie przedstawić, jak wspaniała jest ta rzeczywistość, którą On już przynosi i w której już żyjemy. I zanurzania się w tę perspektywę w dzisiejszym dniu, cokolwiek On przyniesie, Tobie i sobie życzę. Dobrego dnia.